120 na klubie jest? Bardzo przyzwoity co kwalifikacja, pewny awans. Albo jak może ocenić swoje dzisiejsze próby? 121. No taki nie do końca fajny skok, ale wiem co robić, żeby te skoki były lepsze. Dzisiaj trochę taki dorski dzień miałem fizycznie, myślę, ale wiem, że to będzie na lepsze. Jak oceniasz warunki panujące na skoczni? Dzisiaj trochę kręciło. Te pierwsze treningowe były, loteryjne i w białym, no, ale teraz na kwalifikacji w miarę to samo. Jak oceniasz natomiast nowe kontrole w tej chwili kombinezonów, które są na górze? Czy one wprowadzają trochę nerwowości u was przed skokiem? Trochę jest, ale 123 metry. Bardzo fajne takie... Wprowadzone nowe przepisy, bo każdy się kontroluje. Gdzieś tam ten rytuał przed skokiem w związku z tym się zmienia, ponieważ no teraz nie możecie już nawet dotknąć kombinezonu przed skokiem. No tak jest właśnie. 43 w kwalifikacjach Krzysztof Biegun, na miejscu 45 Przemysław Kantyka na 40. Jakie plany, jakie cele wynikowe sobie stawiasz na dalszą część weekendu? Oczno skoczko zostało zdyskwalifikowane, tam przypomnijmy, zwycięzcą kwalifikacji jest Niemiec Aleksander Bank na miejscu drugim. Dobra, dzięki za